Kaczorowska w ogniu krytyki, mocno odleciała, to zazdrość. Agnieszka Kaczorowska była brana pod uwagę do roli Jury w nowym sezonie Tańca z Gwiazdami. Mimo wszystko stanowisko przypadło Tomaszowi Wygodzie. Teraz Kaczorowska twierdzi, że jest pogodzona z decyzją, choć krytykuje Wygodę. Nowa edycja Tańca z Gwiazdami. Dziś 3 marca odbędzie się premiera nowego sezonu Tańca z Gwiazdami. Nie ma wątpliwości, że program przejdzie gruntowną odnowę. Zapowiedziano nową scenografię, a także zmianę producenta, teraz będzie nim Jay Vision, zamiast dotychczasowego Rockstar. Edward Miszczak zmienił dzień emisji z poniedziałku na niedzielę, co sprawdziło się w TVN Indoeuropejski. Dodatkowo, stacja dokonała niemal całkowitej zmiany składu jury programu. Jedyną pozostałą osobą jest Iwona Pawlowicz, natomiast dołączają do niej Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Agnieszka Kaczorowska nie dostała się do Tańca z Gwiazdami. W grudniu 2023 roku pojawiły się doniesienia o Kaczorowskiej kandydującej do roli Jury. Ostatecznie nie weszła do programu, a teraz przyznaje, że bardzo jej zależało na dołączeniu do grona Jury i długo zajęło pogodzenie się z decyzją. Przeszłam wszystkie stany emocjonalne po tym, jak się dowiedziałam, bo zależało mi bardzo, więc tak, było mi przykro, a z drugiej strony nie mam już na to wpływu, zrobiłam, ile mogłam zrobić w tym kierunku, zapewniła w rozmowie z Plotkiem. Mimo wszystko podkreśla żal do produkcji programu o zaangażowanie nieznanego szerszej Tomasza Wygody. Kaczorowska nie jest pewna jego renomy i sądzi, że tancerz nie nadaje się do pełnienia powierzonej mu funkcji. Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działa. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli dla tancerzy towarzyskich nie jest autorytetem. Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę, podsumowała. Tomasz Wygoda odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej. Pomponik zapytał na ściance Task dwójkę jurorów, co sądzą o wypowiedzi Kaczorowskiej. Tomasz Wygoda wydawał się nieprzyjęty. Nie znam pani Kaczorowskiej, ale zrobię jej satysfakcję, bo to po części jest prawda. Wcześniej pracowałem w teatrze i operze i znają mnie ludzie tam. Jestem z tamtego świata, po to, żeby tutaj wnieść tamte jakości. Z tańca towarzyskiego są dwie osoby, w jury, redaktor, i myślę, że nie chcieli trzeciej czy czwartej, powiedział Pomponikowi Tomasz Wygoda. Rafał Maserak zaznaczył, że Kaczorowska wypowiada się bez obeznania w sytuacji. Wzdycham, ponieważ Agnieszka mocno odleciała. Uważam, że troszeczkę przesadza. Wydaje mi się, że to jest zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, niestety się nie udało i teraz wylewa swoje żale w internecie. Jak można wydawać opinię na czyjś temat, jeżeli się nawet tej osoby nie zna, może Agnieszka nie wgłębiała się w wyższą kulturę, mówił Pomponikowi Rafał Maserak.